Aniu, okazuje się, że twój Big Beat ma ogromną siłę rażenia. Jak się okazuje, wszystko, w co jest włożone dużo serca, ma dużo rażenia i ja mam takie poczucie, że bardzo dobrze, że prawda wygrywa i myślę, że słusznie jest słuchać się głosu własnego serca. Z którego Fryderyka jesteś najbardziej dumna? Ja myślę, że ja troszeczkę nie mam kontaktu z rzeczywistością teraz, musicie mi wybaczyć, bo to jest taki olbrzymi balast emocjonalny. Nie wiem, cieszę się jedno. W ogóle ile ja dostałam Fryderyków? Bo... Cztery. Z każdego. No, to jest coś. Znaczy nie przypuszczałam. Ogromny szok? No, myślę, że... tak, to jest olbrzymi szok i to jest taka... to jest tak niesamowita w ogóle sprawa, bo... ja miałam poczucie, że ja taka jestem trochę walcząca. A teraz te nagrody to jest w ogóle tak niesamowita sprawa, że myślę, że te Fryderyki będą mi przypominały o tym, że to wszystko ma sens. To jest powrót do korzeni, to jest powrót do tego, co drzemie w każdym z nas. I myślę, że teraz są takie czasy trochę trudne dla wszystkich ludzi, bo jest trochę tak drapieżnie, trzeba walczyć o swoje rzeczy. A ja miałam wrażenie, robiąc tą płytę, że ja robię coś takiego, co nie będzie nikomu przeszkadzało, że ja po prostu gdzieś tam to robię, że to wynika bardzo naturalnie, z jakiejś takiej naturalnej potrzeby. I ja myślę, że to, że zostałam zauważona, to jest właśnie chyba, to chyba leży przyczyna w tym, że ja tego gdzieś nie zamierzałam. Ja nie przypuszczałam, że te rzeczy będą się wydarzały, dlatego może to jest takie zaskakujące dla ludzi, że można tworzyć muzykę, która jest gdzieś tam bezpretensjonalna, która jest gdzieś tam nową też jakością we współczesnym świecie, no bo umówmy się, że mój w ogóle Big Beat wydarzył się dawno, dawno temu. Ja czerpałam inspirację z tego, co było kiedyś, ale to jest tak piękne, bo jak sobie przypomnimy te wszystkie numery, czy Czesława Niemena, czy Czerwonych Gitar, czy Niebiesko-Czarnych, no to gdzieś tam otwieramy nasze serca na to wszystko i być może ja trafiłam właśnie w tą strunę. Mama byłaby z ciebie dumna. Ja myślę, że w ogóle czy można nie wierzyć w jakieś rzeczy. Ja staram się być racjonalistką, taką twardo stojącą na ziemi, ale ja myślę, że warto wierzyć, że jest coś niepisanego, coś takiego niewytłumaczalnego. Ja chyba jestem tego przykładem. Jak jeszcze siedziałam 10 minut temu tam za kulisami, to było tak ciężkie, że ja nie mogłam wstać z krzesła. Ale teraz, no, ja myślę, że motywujące, że to mi pozwoli jakoś nagrać kolejne dobre albumy i jakoś tak optymistycznie patrzeć w ogóle na życie. Wiecie co, ja wrócę na ten swój Tarchomin i będzie tak jak zawsze, podejrzewam, bo będę musiała dzisiaj jakoś zasnąć, co będzie pewnie trudne, ale... Wiecie co, no ciężko to ocenić, bo gdzieś tam wewnętrznie to nie ma jakiejś wielkiej przemiany. To jest, ja myślę, że gdzieś tam będę musiała dojrzewać do różnych rzeczy, tak jak do tej pory się to działo, ale ja myślę, że to jest naprawdę coś niesamowitego, że jestem świadkiem, moje życie w zasadzie, jestem świadkiem tego, że dzieją się tak niesamowite rzeczy, że sama jakbym miała stanąć z boku i na to spojrzeć, to dech zapiera. Wszystkie cztery zabierasz na Tarchomin? Wszystkie cztery statuetki na Tarchomin, czy dzielisz? Dzielę się. Oczywiście się dzielę. A gdzie będzie stała ta najważniejsza? Ta, którą trzymasz tu? Nie myślałam jeszcze. To jest za trudne pytanie jak na ten moment. To znaczy... nie wiem, no na pewno umoszczę jakieś fajne gniazdko.